Witajcie moi widzowie. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jakie dropy na was czekają za oglądanie streamów, o konkursie dla uzdolnionych plastycznie zorganizowanym przez twórców Warframe'a, jakie wyzwania są w Gwiezdnym Szlaku oraz omówienie devstreama, czyli czego możemy się spodziewać w niedalekiej przyszłości. Najpierw kwestia dropów. Gdy jako nagroda były medaliony uniwersalne, stwierdziliście, że to najsłabszy drop, jaki był do tej pory. Teraz będziecie musieli skorygować to stwierdzenie, gdyż w tym tygodniu będzie jeszcze gorzej. A to dlatego, że jako świętowanie wiosny podadzą nam jako drop torbę wędkarską Hailuga. W niej znajdziecie, jak nie mam, jedną sztukę z trofeum, które de facto możemy zrobić sobie samemu. Nawet gdyby w tej torbie był cały zestaw trofeów, to niewiele by to poprawiło w atrakcyjności tego dropa. Co wy o tym myślicie? Co do godziny streamu, ponieważ wreszcie u nas była zmiana czasu, wróciły one do normy. Poniedziałek o 19, we wtorek o 22, w środę o 16 i w piątek o 1. Możesz wziąć udział w konkursie, o ile potrafisz odpowiednio przyozdobić jajko wielkanocne z motywem Warframe'a. Może być to wirtualne jajko stworzone w jakimś Photoshopie albo prawdziwe. Z tego tytułu stworzono dwie różne kategorie i w każdej do wygrania jest to samo. W opisie filmu znajdziecie link do tego konkursu. Jeżeli chodzi o Gwiezdny Szlak i wyzwania z niego, no to cóż, są one następujące. Ten tydzień rozpoczął się od dziennego wyzwania, w którym trzeba wykonać jeden gest. Jeżeli nie pamiętacie, jak się to robi, to po prostu wystarczy wziąć kółko ekwipunku. Standardowo jest ono pod klawiszem Q, następnie gdy macie je otwarte, nacisnąć prawy klawisz myszy i w ten sposób dostaniecie się do gestów. Następnie wybieramy gest i voila. Niestety nie działa na orbiterze jak kiedyś, więc trzeba będzie to wykonać w trakcie misji. Kolejną dzienną misyjką jest podniesienie 20 kul energii. No to takie niebieskie kulki, które odnawiają energię, to chyba wiecie dokładnie co to jest. Pierwszym tygodniowym jest pomóż Klemowi w jego cotygodniowej misji, więc czeka nas odwiedzenie Darwo na przekaźniku. Następnie trzy misje uprowadzeń prościzna, spolaryzowanie broni towarzysza Warframe'a, kłania się film dotyczący form. Później mamy wykop 6 rzadkich kamieni szlachetnych lub rudy na równinach Eidolon. Też stworzyłem film na temat wydobywania minerałów oraz kamieni szlachetnych, czyli klejnotów. Ziemski łowca głów, czyli ukończy różne zlecenie na równinach Eidolon. Prościzna, no i następnie to ja mam zablokowane. No ale nie przejmujmy się, to też omówię. To pierwsze wyzwanie dotyczy sal wstąpień na Lua. W opisie umieszczę link do poradnika dotyczącego tego zagadnienia. Aby mieć odblokowane ostatnie wyzwanie, należy mieć zrobiony quest Srebrzysty Gali. Otrzymacie go po odwiedzeniu nowej Loki, jeżeli macie poziom masterki 4 i zrobioną inicjację, ale wykonać go będziecie mogli dopiero po zakończeniu questu Długi Sen oraz osiągnięciu przynajmniej 7 poziomu masterki. I na pewno przydatne będzie wcześniejsze skanowanie roślin, o czym wielokrotnie wspominałem w swoich wcześniejszych filmach. Co ma się zmienić, czy też ma być dodane w naszej grze? Od razu mówię, nie wszystko, co mówią deweloperzy, zostaje wprowadzone, a jeżeli już, to nie zawsze tak, jak to o tym opowiadali. Dodatkowym słabym ogniwem jestem ja, bo mogę coś nie tak zrozumieć, gdyż nie znam zbyt dobrze języka angielskiego. A omówię więc teraz, co było na ostatnim devstreamie, ale będę też się opierał na innych źródłach. W każdym razie zbliża się ten ogień, co oznacza, że za realną kasę będzie można kupić wiele dodatków kosmetycznych dla naszych Warframe'ów. Ponieważ nadchodzi Wielkanoc, to wrócą królicze uszy do noszenia oraz będzie można za darmo zgarnąć efemeren, która pozostawia za nami pisanki. Oczywiście te elementy po jakimś czasie znikną i nie będzie można ich używać. Także zbliża się kolejna rocznica stworzenia Warframe'a, co oznacza, że będziemy mogli zgarnąć nagrody. Dex Sybaris, Dex Furis, Dex Dakra, oraz coś nowego, skin Dex dla Rhino. W najnowszej aktualizacji ma zostać dodana postać kapitana statku korpusu Vala, która będzie naszym wrogiem i to na jej postaci ma się opierać najnowsza aktualizacja zatytułowana Call of the Tempestar. Nie wiem, czy poprawnie to wypowiedziałem. Wejdzie wreszcie nowy Warframe, samego którego, aby zdobyć, będziemy musieli wykonać specjalnego questa. A nowy Warframe zapowiada się niezwykle ciekawie. Będzie on prawdopodobnie posiadał następujące umiejętności. 1. Będzie uwalniał cień, który będzie atakował przeciwników.
Druga, Siew, który po rzuceniu na wroga będzie zabierać mu życie. 3. Stworzenie aury, która będzie wykradać życie z przeciwników oraz ich spowalnie. 4. Przejęcie kontroli nad cieniem, którym będziemy osobiście sterować i będzie on miał o niego własne umiejętności. Po pierwsze, przyciągnięcie przeciwników w zasięg szponów cienia. 2. Szarża na wroga, która odnowi nam życie, a która także zdezorientuje wroga na tyle, że będzie on atakował swoich sojuszników. 3. Rzucenie debuffa na wroga. 4. Powrót do Warframe'a. Pasywną umiejętnością z kolei ma być to, że w momencie śmierci automatycznie wypuścimy cienia, nad którym przejmiemy kontrolę, co w ostatecznym rozrachunku powinno nam umożliwić podniesienie samego tabelu utraty życia. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze zrozumiałem. Jak to będzie wyglądało ostatecznie, zobaczymy już niebawem. Ponadto mają wejść takie duperelki jak nowy skin do Mirage, alternatywny hełm do Samegota i powrócić mają karty Prex. Dalsze plany to rozbudowa misji rajdżakowych, w tym ma dojść infiltracja, to ja podziękuję za takie rozwinięcie. Pracują też nad liczami korpusu, w związku z tym, że ma dojść dodatkowa więc misja zabójstwa na rajdżaku związana z tym wątkiem. I myślą, czy wprowadzić możliwość przywołania liczy na misje rajdżakowe. To mogłoby być całkiem fajne. No i nic nie wspominali na temat rajdu. Nie wiem, czy ten temat został odłożony na później, czy też na nigdy nigdy. Powrócić ma też w przyszłości event Szkarłot na włócznie, aczkolwiek nie wiadomo kiedy, w jakiej formie i z jakimi nagrodami. Dokładnie mówiąc, czy ten event wciąż będzie zaledwie fragmentem tego, co niegdyś planowali zrobić twórcy gry? Czy nagrody będą takie same, bo w tym drugim przypadku nie za bardzo miałoby to sens, chociażby od kiedy Arkana trafiły do misji rajdżakowych. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o wiadomości. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.